Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram i zaczynam dla Was zupełnie coś nowego, co tak sobie pomyślałem, że może by warto znowu powrócić do klocków. Mamy rok 2018, ostatni odcinek z klocków nagrałem jakoś w 2017, nie wiem czy to nie był październik, czy już poszedłem na studia, czy jeszcze nie. Ale no, jak widzicie, trochę mnie nie było, trochę się zmieniło, nie wiem czy zauważyliście, że trochę być może widok jest większy, bo trochę zrobiłem też modernizację w swoim studiu i obecnie pracuję na innym monitorze, ale to być może kiedyś omówię indziej. Stworzyłem sobie niedawno, jakieś kilkanaście minut temu, nowy świat. Przeżyłem pierwszy dzień, teraz mamy pierwszą noc klockową. Jak widzimy, już się powoli raczej kończy, bo księżyc zachodzi i będzie się tam powoli robił ranek. Słychać gdzieś potwory. W tym pierwszym dniu ściąłem kilka drzew, słuchając sobie muzyki grupy operacyjnej, której wam teraz prawdopodobnie nie będę mógł puścić z uwagi na bardzo restrykcyjne prawa YouTube'a co do ścieżki dźwiękowej użytej w filmach. Natomiast być może uda mi się kiedyś wykombinować jakąś ścieżkę dźwiękową, do której YouTube się nie będzie tak mocno po prostu przysawał. Dwa zombiaki, czy jeden zombiak mnie tutaj atakuje? Dwa. No i szkielet. Więc będę się raczej musiał gdzieś schować tam w podziemiach. Budowałem sobie taki prymitywny szałas, co prawda bez drabinek, ale szałas. A tutaj myślę, żeby sobie zrobić jakiś taki w miarę ciekawy hall, tylko wejście do kopalni. Bądź jakieś takie miejsce bardziej poświęcone rozrywce, nie wiem, jakąś sobie tutaj mogę zrobić podłogę, jakiś magazyn i tak dalej. Sporo rzeczy się też podziało. Chciałem stworzyć coś takiego większego, jakiś taki serwer, może nie dla kilku, ale dla kilkunastu osób. Natomiast wiele rzeczy przeszkadzało mi w tym. Chyba rzecz, która najbardziej doskwierała mi przy tworzeniu większego serwera, takiego, na którym z chęcią grałoby więcej niż trzy osoby, czyli prócz mnie i Falkowskiego i być może czasami Polczyka, bo z kolei Deutsch, zaraz wam powiem z powodu czego, nie za bardzo chciał grać na rozwiązaniu, które zaproponowałem. Zatem ostatnio otworzyłem serwer na modach. Pamiętacie, jak stworzyłem ten model wież bliźniaczych? To właśnie było już na modach. Był tam Tinker's Construct, było kilka fajnych modów różnych, ciekawych. Aha, uprzedzam was zaraz, że to jest na singlu. To nie jest na radnym serwerze, to po prostu włączyłem sobie tak, bo chciałem się grać w Polski. Być może to wrzucę potem na jakiś tam multiplayer, zobaczymy. Ale wracając do serwera, który tworzyłem na jakiś tam wiele miesięcy temu, w 2017. Na tamtym serwerze były mody, natomiast nie było na tamtym serwerze pluginów. Na początku były pluginy i tutaj przechodzimy do meritum, czyli tego, że deweloperzy BookKita jakby, no, społeczność BookKita się rozsypała. Było to spowodowane między innymi tym, że część kontrybutorów BookKita zażądała, jakby odeszła od BookKita i zażądała tam usunięcia części, które były do BookKita przez nich dodawane. Przez co się BookKit posypał. Posypały się też różne silniki, które miały na celu połączenie BookKita z Forge'em, z modami, które były jakby główną turbiną moich serwerów od 2013 roku. Na samym początku było MCPC, potem było MCPC+, no i potem były różne termosy, nie termosy, koldrony i na tym działały serwery WTC, dawnego FiveServNet. Teraz niestety zostały te, generalnie zostały serwisy tych silników integrujących BookKita z Forge'em pozamykane, a część nie zostało zamknięte, ale jakby zostało, przestały być wydawane nowe wersje.
Z tego co wiem, BookKit jest dostępny na 1.12, natomiast nie ma tych silników integrujących. I tutaj przechodzimy do tego, co to spowodowało. Otóż są jedni gracze w Minecrafcie, którzy kochają budować. Są gracze, którzy kochają mody jakieś tam techniczne, lubią robić rzeczy techniczne. I są gracze, którzy przychodzą z gier typu MMO, gier typu takich, gdzie się XP, gdzie wykonuje się regularnie daną czynność, żeby jakby pogłębić swoje doświadczenie i potem tą czynność wykonywać jeszcze lepiej. Jakieś tam farmingi, miningi, tego typu rzeczy. Walka. To są właśnie tacy gracze, którzy, dla których ważny jest exp, dla których ważne są dane skilla, które sobie tam na przykład przez kopanie powiększają. Przypuśćmy, ja wykopię sobie tunel stąd, tam gdzieś na drugi koniec świata i nabiłby mi się tam jakiś skill. Takim graczem właśnie był pan Deutsch, który kochał właśnie levele i tak dalej, jakieś pogłębianie umiejętności w danym zakresie. Farming, nie farming, takie tego typu rzeczy. I bardzo mu się przykro zrobiło z uwagi na to, że nie byłem w stanie zintegrować moda na skille z silnikiem, znaczy pluginu na skille z silnikiem modowym. Przez co po prostu no, nie grał już na serwerze. Zresztą i tak niewiele tam było rzeczy ciekawych do robienia, bo też mieliśmy takie różne problemy. Kolejną rzeczą, dlaczego nie grałem na tamtym serwerze i dlaczego tamten serwer po części upadł, było to, że chciałem stworzyć launcher. Dawno temu już tworzyłem launchera na tym jakby na tej platformie, tak zwany SK Launcher. Działo to bardzo wspaniale. Natomiast zmieniła się u mnie jedna rzecz, że zacząłem używać Maca. Używając Maca okazało się, że Launcher nie jest kompatybilny z najnowszą wersją macOS-a. Trochę dziwne, nie? Okazuje się, że tak naprawdę no widzicie, miałem takie małe przerwanie. Okazuje się, że tak naprawdę nie był kompatybilny launcher z kilkoma wersjami macOS-a z uwagi na to, że Minecraft na macOS-ie jest zbudowany troszeczkę inaczej. Jest tam wymagana jedna biblioteka, która jest po części Minecraftowa, po części systemowa. I to spowodowało to, że launcher nie odpala się na High Sierra i prawdopodobnie też na Sierra zwykłym się nie odpala. Próbowałem jakoś ten problem rozwiązać, próbowałem w jakiś sposób po prostu wyeliminować ten problem, ale niestety ani moje poszukiwania się na nic nie zdały, ani to, że próbowałem również prosić innych deweloperów, którzy przy tym launcherze pracowali, przy jego wytworzeniu, o pomoc, tak samo po prostu no, powiedzieli, że no, nie za bardzo mają umiejętności, czas i chęci, żeby takie coś zrobić. Więc w tej chwili jesteśmy w 2018 roku. W ogóle dziwna rzecz, że nauczyłem się mówić poprawnie 2018. Przedtem mówiłem z błędem. Tego będę teraz nie ponowię, żeby z powrotem się w niego nie wtłaczać. Jesteśmy w 2018 i z powrotem wracam do Minecrafta na single playerze. Tak więc sporo się pozmieniało. Jeszcze dochodzą niektóre rzeczy z naszym klanem Wolfram Technology Concern, o których ciężko mi troszkę mówić, bo cały czas są jakieś spory, jakieś zamieszania i niepotrzebne emocje, których być nie powinno. Pewnie to jest też spowodowane tym, że nie mamy jakichś takich serwerów i ciężko jest nam znaleźć jakieś wspólne miejsce, gdzie moglibyśmy się razem bawić. Ja też na przykład w CS-a sobie nie pogram, bo nie przepadam za tą grą. A części gier po prostu na macOS-a nie ma. Zresztą też ciekawa jest sprawa taka, że mój dysk terabajtowy, którego używam w MacBooku, praktycznie cały się zapchał. Mam tam jakieś, no może 200 GB luźne i to tyle.
bo wszystko zajęły maszyny wirtualne, nad którymi pracuję codziennie. Mi wyskoczy jakieś powiadomienie z firewalla. Natomiast część rzeczy u mnie też jest pozytywnych. Uczę się pomału jakichś systemów masowego zarządzania serwerami, bawię się na Dockerze. Dockera już bardzo fajnie oblatałem. Wprowadzam modernizację na serwerach WTC. Być może już niebawem się pokaże jakiś mój blog, może nawet fotoblog, jeżeli tak się uda. Byłby to naprawdę ciekawą sprawą i stworzyłoby to, no, w miarę według mnie fajną witrynę, która służyłaby do udostępniania naprawdę fajnych jakościowo zdjęć, które też mają jakieś tam przesłanie, ponieważ generalnie ostatnio bardzo dużo robię zdjęć, fajnie mi wychodzą, eksperymentuję z różnymi ustawieniami migawki, generalnie na poziomie samego iPhone'a, ale wychodzi mi to coraz lepiej, coraz ciekawiej. Natomiast na Instagramie nie chcę siedzieć z kilku powodów. I tak jak widzicie, być może będzie niebawem już nowy jakiś serwis mój. Być może uda mi się wrócić do witryny WTC LV takiej podobnej do dawnego FFSurfnetu. Jak widzimy, powoli wstaje znowu noc. Dzień się zmierzchnął, więc minął praktycznie dzień Minecraftowy. I trzymajcie za mnie kciuki, bo być może znowu coś stworzę fajnego. Być może zabiera się za jakieś jeszcze profesjonalnie wykonane filmy. Poza tym zmieniło się u mnie również to, że nie korzystam już z programów Adobe do montażu i obróbki filmów, tworzenia efektów specjalnych i tym podobnych rzeczy, tylko od pewnego czasu siedzę już w Blenderze. Blender nie jest programem samym w sobie do obróbki filmów, natomiast bardzo ciekawie można w nim również filmy obrabiać, chociaż jest programem do tworzenia obiektów i animacji 3D, w tym gier. Natomiast u mnie się przyjął on bardzo dobrze. Już kilka rzeczy w nim zrobiłem, co nie wyszło aż tak źle i wyszło nawet porównywalnie do Premiere Pro pod względem mojego montażu i stylu, w jaki tworzyłem. Być może nawet ten materiał będzie edytowany w Blenderze i renderowany również w nim. Na to się zanosi. Ale generalnie z racji tego, że też jest fajny performance mojego sprzętu, to nie będzie to aż takie uciążliwe i takie długotrwałe, jak było to za, w cudzysłowie, dawnych czasów. Kiedy to siedziałem na komputerze, który miał i 3, 8 GB RAM-u, dysk talerzowy i filmy renderowały się po 3-4 godziny. Tak. W zasadzie jeszcze myślałem nad tym, żeby coś powrzucać jeszcze z muzycznej gałęzi mojej twórczości. Ostatnio miałem taki nawet dosyć potężny trigger ku temu celu. Nie najlepszy, nie najpozytywniejszy, ale trigger to trigger. Trigger po prostu triggeruje, a nie zawsze triggeruje pozytywnie. Nie wiem, czy nie wrzucić to na Ventrilowa, czy na Von Vision, czy gdzieś tam. Ale pewnie coś tam niebawem będę wrzucał. Jak widzicie, skończył mi się kilo, będzie trzeba zrobić nowe. Natomiast z racji tego, że dzisiaj mamy Dzień Matki, to moja mama zrobiła pizzę, na którą już niebawem się będę wybierał. I z tego powodu pomału będę ten dzisiejszy odcinek kończył. Więc coś tam jeszcze pokopię. I na taką pyszną, stworzoną pizzę nie tak dawno temu będę się wybierał. Jak widzicie, myszka Apple'owska nie jest aż taka super rewelacyjna.
ale nawet komfortowo mi się z niej korzysta. Ponieważ w tej chwili mój komputer leży gdzieś tam zamknięty, kilkanaście centymetrów, kilkadziesiąt centymetrów dalej ode mnie. A ja sobie śmigam na klawiaturze i myszy z logiem nadgryzionego jabłka na budowie. A jeszcze taki jeden news. Chciałem ostatnio, jakiś czas temu, to mogło być nawet 3-4 miesiące temu, chciałem stworzyć dla Was film na temat moich doświadczeń z Maciem na prośbę Maćka Wasiaka, który poprosił mnie, żebym coś takiego zrobił. Czy to był Maciek Wasiak na pewno? Wiesz co, myślę, że tak, ale jeżeli to nie był on, to go przepraszam. Natomiast najprawdopodobniej na właśnie prośbę tego użytkownika. I w tym filmie chciałem Wam opowiedzieć o tym, jakie mam wrażenia po użytkowaniu komputera z jabłkiem przez jakiś już dłuższy czas, bo użyłem od 2016 roku końcówki. Natomiast były z tym niezłe problemy, ponieważ generalnie nagrywałem to siedząc w słuchawkach działających na Bluetootha w niedalekiej odległości od mikrofonu. W sumie to nawet teraz tak mam. Ojej. Racja. Ale siedziałem jeszcze chyba bliżej od niego, w stosunku do niego. I przez to na ponad 11-minutowym klipie, na którym się wypowiadałem, pojawiły się masakryczne takie odgłosy, trzeszczenia, pikania takiego. Wiecie, jakbym przedstawił telefon podczas rozmowy do mikrofonu, przez co nagrałyby się te jakby fale, które telefon wydziela w stosunku do nadajników bezprzewodowych. Więc no niestety nie wyszło to fajnie, ale być może w kilku następnych odcinkach, bądź tam w którymś kolejnym, nie wiem, czy jakby uda mi się to w jednym odcinku zmieścić, przekażę Wam kilka tam spostrzeżeń, które mi się nasunęło podczas korzystania z systemu macOS-a i ekosystemu Apple'a. No i myślę, że to Was też w jakiś tam sposób okaże się to dla Was przydatne i być może czy przejdziecie na Maca, czy sobie zrobicie Hackintosha. Tak czy inaczej jest to fajna zabawa porównywalna z instalacją Archa, którą też kiedyś tam Wam opisywałem, która nawet dużym sukcesem się cieszyła. Ale to są sprawy przyszłe. Tak więc, moi drodzy widzowie, życzę Wam wspaniałego czasu, który teraz tam macie. Wykorzystajcie go jak najlepiej. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.